Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Supraland. A właściwie będziemy kontynuować naszą przygodę z Supralandem, starać się tutaj dotrzeć w końcu gdzieś dalej z tego cholernego, zagadkowego miejsca, w którym się znaleźliśmy i w którym tak naprawdę nie do końca wiem, gdzie mam się udać. No ale może w tym odcinku nam troszkę to bardziej wypali. Ja tutaj w międzyczasie troszkę sobie przeszukałem tą lokację, żeby dowiedzieć się tego i owego, przynajmniej żebyśmy mieli jakiś punkt zaczepienia dla naszych dalszych poszukiwań, więc proszę nie obraźcie o to, że wiem, że mogę iść w tamtym kierunku. Tam właśnie się zresztą udamy zaraz. Zanim się tam udamy, moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, mi to bardzo pomaga. A teraz już, kiedy to powiedziałem, a jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście subskrybowali, to ja teraz sobie tutaj właśnie się wybiorę. Tylko że najpierw to zgarnę piłkę, bo przecież bez piłki to głupio się poruszać w życiu generalnie, moim zdaniem, więc sobie tą piłeczkę zgarniemy, proszę bardzo. Nie wiem, czy nam się tam przyda, gdzie się wybieram, bo ja tam tylko zerknąłem, że mogę pójść. Zaraz się może okazać, że tam równie dobrze nie ma za dużo w ogóle rzeczy do zrobienia i będzie mi troszeczkę głupio wtedy. Ale pozwólcie jeszcze tylko, że jedną rzecz szybko zmodyfikuję. I już jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Ta głośność po prostu, żebyście może troszkę bardziej mieli okazję słyszeć, co się dzieje w grze. Teraz tak, tu jest ta ciecz, którą można zafarbić, jakąkolwiek rzecz, którą się ma. A tutaj z kolei mamy pierścienie, przez które musi przejść. Normalnie powiedziałbym, że piłka, ale biorąc pod uwagę, że tutaj są fioletowe kolorki, to zakładałbym jednak, że to nie tyle piłka, a przynajmniej nie piłka fioletowa. W każdym razie, żebyśmy fioletowy kolor zyskali, to ja akurat wiem, co zrobić w sumie, bo przecież mamy naszą kostkę, nie? Jak ją tutaj wrzucimy, to zafarbimy wszystko na fioletowo. Elegancko. Tu jest w ogóle mały jakiś bloczek. Ciekawe. Nie wiem, czy powinniśmy go zafarbić, skoro już tak stoi tutaj pięknie. Zróbmy to zresztą. Może to ten bloczek właśnie. W sumie, tak patrzę na to, tutaj można chyba wyjść do góry. I normalnie bym strzelał piłką do góry. Fioletową piłką zresztą. Ale nie wiem, czy to ma sens. Jeśli nie, to zawsze mogę tą piłkę zrzucić z góry. Czy to ma sens z kolei? Chociaż, dobra, jak mam fioletowy bloczek, to najpierw fioletowy bloczek zrzucę. Zobaczę, czy mi to pomoże. Może nie będę musiał piłki farbić, bo jak ją zafarbię... Chociaż potem mogę ją odfarbić w sumie. Zobaczmy. Najpierw spróbujmy rzucić na właśnie fioletowy... O! Zaktywowało się, więc fioletowy kamyczek... Chyba to za wolno zrobiłem trochę. Mam wrażenie. Pozwoliłem się aktywować jednemu i odczekałem chwilę, tak żeby się mógł spokojnie zdezaktywować, nie? Bo to jest zawsze dobry pomysł do zrobienia. Więc lecimy teraz. No proszę bardzo, szybko poleciało, załadowało się, zaklikało nam. Tylko tak naprawdę co się włączyło. Ale ja bez piłki się nie ruszam, przepraszam bardzo. Bo w sumie teraz nie wiem, bo teraz jeszcze jest kwadracik. Kurczę, z jednej strony piłka, z drugiej strony kwadracik i cholera, człowiek już nie wie, co powinien robić. No ale dobra, mam piłkę, mam otwartą tutaj przestrzeń. Mam też skarbik, więc sobie zgarniamy ten księżyc. Wygląda bardzo cennie, może na coś się przyda nam czerwony księżyc. Może się przyda, ale nie wydaje mi się, żeby to było miejsce, które nam dalej posuwa fabularnie tą konkretną lokację, więc niech to szlak trafi, będziemy się musieli wrócić. Kombinować dalej. Może coś się nam uda wymyślić w kwestii tej lokacji, którą tutaj mamy. Także okej, sekret zaliczony, że tak powiem. Wiem też na pewno, że to kółko tutaj na pewno nie jest bez przyczyny i tak się zastanawiałem, co ono właściwie robi. Jak przerzucimy sobie piłkę przez to kółko, tam się aktywuje wystrzelenie. Ale jak widzicie, żeby to wystrzelenie zadziałało, to musielibyśmy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo tak odbić tę piłkę, żeby ona wróciła, kiedy my tam pobiegniemy. I to jest bardzo trudne do zrobienia. Albo jest jeszcze opcja numer 2. I możemy wykorzystać tą drewnianą powierzchnię, tak przynajmniej mi się wydaje, żeby wystrzelić tak, żeby się od drewnianej powierzchni odbiło i poleciało tam. Tylko że żeby to zrobić, to tę drewnianą powierzchnię musimy troszeczkę obrócić. I to chyba nie w ten sposób. Zaraz, jak tak patrząc z tej perspektywy, to musi być... Najpierw było, gdyby była w tamtym kierunku obrócona, tak tutaj gdzieś. Wtedy może nam się powiedzie. Zobaczmy jeszcze, więc to za mało wciąż, tak na pewno się nie uda. O, może to nam wystarczy już? Nie wiem, czy mam strzelać bezpośrednio stąd. No spróbujmy strzelać bezpośrednio stąd. Zobaczmy, jak pierwszy strzał nam wyjdzie. Znaczy, w zasadzie to w dobrym kierunku poleciało. Więc gdyby tak trochę więcej pary wcisnąć, to może to zadziała? No zobaczmy, jeszcze raz spróbujmy. Dobra, stoję na tym wyszczliwajce. Ładuję ile tylko mam siły w rękach. Ale to leci do... Dobra, trochę obok to leci. Może jednak musimy to obrócić jeszcze na bok. Nie wiem, czy teraz jest za bardzo, czy nie za bardzo. Spróbujemy i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może pyknie w tym momencie. No jest taki kąt, bym powiedział. Fuck, dobra, ale to zadziała w ten sposób. To zadziała w ten sposób, tylko musimy dobrze wycelować teraz. Będziemy mogli w końcu chociaż jakiś progres zrobić w tej lokacji. Może od tego wyższego to odbije. Je! Proszę bardzo. końcu, udało się. O to chodziło, tylko teraz pytanie co dalej. I czy tą piłkę potrzebujemy w tym miejscu. Co jest ten, jak kliknę to? A, to mi się już aktywuje na amen. Fenomenalnie. Co jest ten, jak kliknę to? A, to mi się wróci to w tym momencie. Czy jest sens, że mnie to teraz obracał? To jest kolejne pytanie na dziś. O, to jest pytanie. No nie mam sensu już przestrzelać w żaden sposób. Na pewno mogę sobie to obracać. Może to do czegoś nam posłuży za chwilę. Ale skoro jestem tu u góry, to teraz pytanie brzmi, co z tym faktem zrobić? Na pewno mogę zejść teraz w dół i zgarnąć piłkę. Pytanie też brzmi, czy te rynny, to nie są rynny, to są rury właściwie, są dobrze ustawione. Bo tego też nie jestem pewien w gruncie rzeczy. Może one powinny być te dwie do siebie, a nie tak jak tutaj jest. Cholera wie. Właściwie nie pamiętam też, co je obracało. Co jest gorszą rzeczą, bo to obraca wiem co. To też wiem, znaczy to działa prawdopodobnie na to. To jest połączone z kolei z tym guzikiem. To podnosi, wiadomo. I obniża, spoko. Teraz już musimy znowu kombinować trochę. Jakby trochę się dowiedzieliśmy, ale trochę musimy kombinować. Pyk. Okej. Tak poleciało do góry na ile mogło. No ale w porządku. Jest też klucz, który nie wiem czy powinienem brać ze sobą. Dobra, na razie zobaczmy co ja mogę wymienić z tej pozycji, w której... Tutaj nie. W której jestem, czyli wyskakując sobie tu. Dobra, jestem w tym miejscu. Tam jest ta kostka. Ona się trochę spowodowała, że odbiła się od tego przycisku. Tylko co z tym możemy zrobić? To kolejne pytanie. Pytanie też brzmi, co mogę zrobić z tym? I czy to do czegoś mi jest w ogóle potrzebne? Bo tak naprawdę to na ten moment. Dobra, obróćmy to jeszcze trochę. A to brzmi jakbym miał znowu coś od czegoś odbić. No chyba, że jakimś... A może mogę na to wejść? Nie, znaczy, wiecie co? Chyba mogę. Nie wiem, czy to jest to, co powinniśmy robić. Ale wydaje mi się, że mogę na to wejść. O, okej. Teraz pytanie brzmi, co dalej z tym faktem zrobić? Bo fajnie, że jestem w tym miejscu. Fajnie, że mogę znowu strzelić w ten żółty krąg. A, okej, jakbym tak... Dobra, ja już wiem, co powinniśmy zrobić, moi drodzy. Musimy to ustawić w dobrej pozycji i wtedy się będziemy mogli na tyle wybić, żeby tam doskoczyć dalej. Zobaczcie, jak ja to ustawię mniej więcej tak. Nie wiem, czy to nawet nie jest trochę źle ustawione w tym momencie, ale... Zaraz tam się już chyba mogę doskoczyć. Nie, mam za mało jumpów. Zaraz, raz, dwa, trzy... No tak, no triple jump jakby nie patrzeć. Ale jestem prawie pewien, że to jest to, co powinniśmy robić w tym momencie. Ale żeby tam doskoczyć, chyba jednak trzeba to ustawić naprawdę dobrze. Czyli nawet bym powiedział w ten sposób. O, teraz mamy troszeczkę więcej miejsca. Raz, dwa, jesteśmy z progres. To jest naprawdę sekretne miejsce znowu, mam nadzieję, że tym razem nam coś więcej przyniesie. Obrażenia mieczem nam przyniosą na pewno. Tylko czy my możemy coś z tego tytułu uzyskać w tym momencie? Cholera, czy tylko te obrażenia mieczem? Bo jeśli tak, to mi trochę smutno. No właśnie na to, że tylko... Oj, tam był, kurczę, wzgórek. Ale nie wydaje mi się, żeby to nas jakoś bardzo mogło ucieszyć w tym momencie. No dobra, jakiś minimalny progres to my wykonaliśmy w tym momencie. Pytanie brzmi, co teraz? Mamy to poobracane, mamy tamto zaliczone, tam na górze byliśmy. Mamy też dostęp widoczny w to. Może... Nie, raczej nie wydaje mi się, żeby była prawda, ale może moglibyśmy tego to skrzydło wykorzystać jeszcze do... jakiejś dodatkowej działalności na naszą korzyść. Na przykład może na tą rynnę wskoczyć jakoś? Gdybyśmy się odpowiednio ustawili. No. A, przeskoczyłem. Czasami ta gra jest bardzo trudna do operowania w niektórych momentach. Już człowiek myśli, że ją opanował? Z całą zawiłość, jeżeli chodzi o to, jak skakać. Okej. No właśnie. To co teraz? No tam jest włącznik, ale tak naprawdę... Ten łącznik nam tutaj nic nie pomoże. Nawet piłką go nie ma sensu strzelać. Tam są te rury. Nie pomijam, no totalnie nie pomijam niczego. Nie sądzę, żebym mógł doskoczyć tam. Wiecie co, nieważne. Mogę tam doskoczyć spokojnie jednak. Dobra. To mnie chyba nie zabije w tym momencie, mogę to już ściągnąć. No to teraz pytanie brzmi... Gdzie mamy iść w tym momencie? Tam? Może tam. A to jest chyba ogrodzone w ogóle ze wszystkich stron, tak mi się wydaje, więc spróbuję przeskoczyć tam za pieniążkami. Gdzie wiedzie ślad pie... O nie, zdecydowanie... O jest, udało się, ale to był fart. Dobra, klikam sobie w to. A, to się aktywowało znowu, fenomenalnie. No to już jesteśmy naprawdę... O, tu jest klucz, dobra. Znaczy to ma znaczenie, spróbuję. Kusiło mnie to przez cały czas. Nie. Akceptowane są tylko strzały z broni o odpowiednim kolorze. Okej. Okay. Ale my kolor możemy sobie wygenerować tej piłki, jeśli będziemy chcieli. Tu jest klucz natomiast, więc fenomenalnie jesteśmy naprawdę już po prostu ten postęp to aż mnie rozpiera w tym momencie. Pyk. Proszę, otworzymy drzwi. Mamy kolejną platformkę. Pytanie brzmi, jak ją włączyć. Ona jest aktywowana jakoś tutaj. Tam? Intrygujące. Zaraz. Czy to działa w ten sposób? O, to się podnosi tam. Fakt. No fajnie, że się podniosło, ale żebyśmy tam trafili jakoś. Nie, no nie wydaje mi się, żeby to miało być tak mega zręcznościowe. No nie, raczej nie. Chyba, żeby to miało trafiać. Wróćmy na chwilkę tutaj. To jest włączone automatycznie już na full. Tutaj jest na pewno wystrzał. I coś nam to zalicza, jeszcze raz. Ale nic tam. Intrygujące. A spróbujmy to ściągnąć jeszcze w dół raz. To jest zrozumiałe dla mnie. A teraz spróbujmy tutaj wystrzelić jednak. A w ogóle jest wszystko zamknięte, nie wiem czy my tam w ogóle przejdziemy w ten sposób. To też jest oddzielna... O! Oddzielna kwestia. Żeby jeszcze tam móc dotrzeć gdzieś dalej. To mi nie da za dużo. A może po róże jestem w stanie gdzieś przejść? Nie, jest za wysoko. Tam na pewno jest kolejna rzecz. Czy ona mi coś da? To jest inne pytanie. Pamiętam, że którąś rurę mogłem obracać w którymś kierunku. Tylko która to rura była? Czy to była ta rura tutaj? No tutaj na pewno jest jakaś wajcha. Jak sobie ją obrócimy w te... Zaraz. Już widzę jak to działa. Ej, dobra. Jesteśmy w stanie nawet pójść jeszcze dalej. Nie no, ten odcinek to jest po prostu legendarny w tym momencie. Czy tutaj byliśmy kiedykolwiek? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że kojarzę to miejsce. Dobra, skakujemy. No i teraz to ja już jestem po prostu w stanie się bawić tutaj, proszę bardzo. Tutaj rzucam czerwony pocisk i obserwujmy. Troszkę musiał przelecieć jednak. Ale udało mu się i jesteśmy już, kurczę, w jakichś klimatach. O, zaraz, nawet przeciwnicy się pojawili. Proszę bardzo, jakieś skurczybyki. O, ile tu strzał wystrzeliwują. Nie podoba mi się to za bardzo. Bo ich tam po prostu dużo biegnie. To nie tak, że nie mają jakieś karabiny niesamowite. A trochę życia straciłem. Natomiast pokonaliśmy ich wszystkich. Czemu mi nie pomogłeś, kolego? W ukrytym pokoju poniżej znajduje się przycisk, który otwiera te drzwi. W ukrytym pokoju poniżej. Ale które drzwi? Przecież tu nie ma drzwi. A te drzwi! Okej. Tutaj też są inne rzeczy, widzę. O! Nie. To nagrzewa, ale niewystarczająco. Nie trudno. Nie przejdziemy przez to. Natomiast możemy się zastanowić teraz. Ta wajcha jest bardzo dziwnie ustawiona. Ja ją kliknę. Aha, ona też otwiera. Ona też rusza tymi rzeczami. Ciekawe. Nie wiem po co ona jest w tym miejscu akurat. Poju poniżej. To chyba... Tego nie mogę też rozwalić? Kurde, wydawało mi się, że... Już miałem cichą nadzieję, że będę mógł, ale jednak najwyraźniej nie. Dobra. Mamy też tutaj przycisk. On otwiera tutaj rzeczy, więc jest kolejny postęp. Mój Boże, ta gra po prostu upływa nam dzisiaj pod jakimś takim przewodnictwem postępu i bynajmniej nie naukowego. Co robi to? Fajnie, że ja klikam zanim w ogóle pomyślę nad tym. No w sumie to nic tak naprawdę nie widzę, żeby się zmieniało. A, to się otwiera. Dobrze, to otwórzmy to. Tam będziemy na pewno musieli kulkę wystrzelić, tylko pytanie, jaki tam był kolor czegoś do aktywacji. No tego nie wiem akurat w tym momencie jeszcze, przynajmniej nie pamiętam. A to wystrzeli niby tutaj? Tylko, że co z tego? Tam tu jest potrzebna któraś kulka? Nie wydaje mi się. Chociaż? Jakbym sobie tej żółtą przyciągnął? Tylko, że po co w sumie? Znowuż. Tam są rzeczy też. To mi nic nie daje akurat. No dobra, ale zobaczmy tak. Tutaj to leci, tutaj wpada w to. A potem wystrzela się tu. Tam jest znowuż platforma podnoszona. Także... to mogę zamknąć ewentualnie, albo otworzyć. No zamknięte mi nic nie daje kompletnie, więc otworzymy sobie. I coś czuję, że musimy to... tutaj nieźle nakombinować. Zakładam, że tą wajchę możemy obrócić jakoś tak, żeby ona poleciała, o właśnie, w ten sposób. Dobra. Teraz na pewno będziemy mogli... Aha, tylko że jak ja to wystrzelę, będąc, kurczę, jak ja mam zejść na dół? Chyba, że mogę zejść na dół, wystrzelić tą kulę, a potem znowu to jakoś naprawić. Źle myślę w tym momencie. A, zaraz, ja to mogę w ogóle w drugą stronę zrobić. Dobra, ja już wiem, ja już wszystko czaję. Nie tak, ma być tak. I to nie stamtąd mamy to wystrzeliwać, tylko stąd. Dobra, bo ja myślałem, że tam musimy wystrzelić, żeby tu przyleciała. A prawda jest taka, że to stąd musimy wystrzelić, żeby tam poleciało. Tylko, czy to jest czerwona na pewno? O, to jest pytanie, no zobaczmy. Tak, żeby tam poleciało. Coś się otworzyło. Coś zatrybiło. W 100% nie wiemy co jeszcze. Na pewno nie tam te drzwi. Ale może tam się drzwi otworzyły jakieś. To jest taka kwestia w sumie. Kurczę, dobra, wyjdę na chwilę jeszcze raz na zewnątrz. Zobaczę, czy może na zewnątrz coś się zmieniło. Tutaj też w ogóle można by do góry jakoś wyskoczyć. To jest też ciekawe. Natomiast na razie nie wiem do końca jak to zrobić jeszcze. Ale może się dowiem w przyszłości. Ej, zaraz, przecież to tu przyleciało. Boże święty. Dobra, jeszcze raz wyszczelamy. Polecimy sobie na wycieczkę. Proszę bardzo, jak tam pięknie poleciało. Faktycznie do tych rur mamy dostęp. Moglibyśmy tam się może jakoś pokusić o wyjście do naszego pokoiku dziwnego. O, wow. My to mamy wejść? Jeśli tak, to... A, zaraz. No przecież możemy zrobić tak. Zapomniałem przez chwilę. No dobra, spróbujmy. O, Jesus. Już wiem, jak się czuje Mario w tym momencie, skakując do rur. I to nie było specjalnie przyjemne poczucie, raczej trochę przerażające. Będziemy farbować, coś czuję. To nie brzmi na jaki kolor? Na biały? Trzeba było spróbować. Może by się akurat rozwaliły tym razem. Teraz tu jest też przycisk. To po prostu nam farbę wylewa. Tak, no, wylewa farbę. Ale co ciekawe, w tym przypadku... to tylko tam możemy włączyć kolorek inny. Zaraz się dowiem, jaki kolor tu będzie. I wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy jednak czerwony wrzucamy. Na pewno nie możemy stąd wyjść już. To nam się nie powiedzie raczej. Zobaczmy, jakie tu możliwości są stworzone. Jest tutaj ziomek. Jak jest ziomek, to już jest jakiś plus. No, tam trzeba pewnie będzie doskoczyć. Tam jest też zresztą karta pewnie, ID czerwona. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Ja tak nie mam, kolego. No, o ile tylko znajdę oczywiście samą kartę białą. To wtedy będę mógł... A, tam są karty. Dobra. Tam jest cała paka kart ukryta. Więc zaraz sobie po nią wyskoczymy. A, może prościej będzie jednak w ten sposób. A, musiałbym wyskoczyć z góry jednak. Więc pyk. Teraz możemy pyk. I musimy... Raz, dwa, okej. Proszę bardzo. Bierzemy kartę. Popsamy sobie z powrotem. Nie możemy kartę upuścić. Tu musimy wystrzelić. To się zrobi czerwone dzięki temu. Fantastycznie. Kładziemy. Odpalamy. Mamy czerwone. Na pewno już na białe tego nie wrócimy, bo nie mamy żadnego białego pocisku. Więc mam nadzieję, że czerwone to jest koniec tych potrzeb. A w sumie nie muszę nawet tutaj skakać już, ale... dlaczego by nie? Puf. Drzwi się otwarły. I co, kolego, usyci? Zaiste jest pan mistrzem łamigłówek. Dziękuję ślicznie. Liczyłem na taką opinię. O kurde, tam jest skarb. Tam jest przejście po rurach. Nie no, chyba mogę po prostu zeskoczyć. Wspomniałem się, że potrafię to robić. To jest w ogóle guzik. A, mógłbym w niego trafić, Boże święty. A to i tak nic nie zmienia oczywiście, ale... BUM! Destruction. Otwieramy. Co to jest? Jest coś nowego. Klamra latania. Możesz unosić się przy metalowych powierzchniach. Co? Lekkie metalowe obiekty można do siebie nawet przyciągnąć. Jak to ma niby działać? Zastanawiam się, czy to jakoś... Okej, na spacji... A, tak to działa. Dobra, fajne. Podoba mi się, czyli jak przytrzymuję spację, to mogę się... A, to mogę w ogóle otworzyć. A, zaraz, halo, halo, proszę się otworzyć na oścież, dziękuję. Co tu w ogóle ciekawego jest? O, tu jest kolejny skarbik, proszę bardzo. Sekretne miejsce. Kolejne w tym odcinku. Obrażenia miecza. +2. Zawsze spoko. Ostatnio używamy więcej broni palnej, ale nie na pewno obrażę się na to, żeby mieć więcej możliwości. Dobra, to idziemy do góry po tych fantastycznych, kurczę, tutaj żelaznych konstrukcjach, że tak powiem. A teraz to chyba nam dużo pozwoli w grze naszej zmienić. Ciekawe, czy mogę wyjść na samą górę. Tam coś jest w ogóle. Co to w ogóle jest? Dobra, nie, ja się chyba chcę jednak... Myślę, że mogę sobie pozwolić. O! Interesujące. Przyciągnęła mnie ta część tutaj, kurczę, drzwi. No, o, nawet to się przyciąga, to jest metalowe najwyraźniej. No dobra, ale tutaj nic nie ma, to jest takie po prostu zamknięte miejsce. Jest przede wszystkim kompletna cisza, co mnie zastanawia. No dobra, jak tutaj sobie udało nam się przejść, to zobaczmy co... Spotkaj się z królem niebieskiej wioski. Okej. Na razie to ja się spotkam z małą ilością pieniędzy. Teraz tutaj zobaczę, co tu ciekawego się dzieje z samej góry. Nic jakoś wybitnie ciekawego. Ja mogę wyłączyć na razie. No teraz pewnie będę mógł też przez tą przejść i rurę. Ona chyba jest... Tak, ona zdecydowanie jest zrobiona z jakiegoś takiego tworzywa metalowego. O, o, dobra. Dałem się radę złapać. Tu już mogę sobie wyskoczyć. Proszę bardzo. Nie no, teraz to fajnie się dzieje, kurczę. Nie ma tak odblokować jakiegoś takiego fajnego nowego, nowe rozwiązanie. Dobra, spoko, damy radę, do góry. A tutaj muszę O, proszę bardzo. Tu dużo tutaj nie może i nie ma rzeczy do wzięcia, albo po prostu nawet poglądania, ale są pieniążki. To niestety nie jest metal, to jest po prostu kamień, więc tam wyżej nie wyskoczymy. Pytanie brzmi, czy ja chcę po prostu w ogóle już tutaj zejść tak naprawdę? Bo mógłbym w gruncie rzeczy zejść. Ten ogromny kryształ jest taki trochę, bym powiedział, zastanawiający. Przede wszystkim to nie podoba mi się to, że jest niebieski. Gdyby był czerwony, to by była inna kwestia w ogóle. Tam jest też dach. Ja tak patrzę po prostu, co mogę teraz jakby z tytułu mojej wyższej pozycji osiągnąć tutaj. Nie wydaje mi się, że jakoś wiele być może, ale wiecie. A nuż jakaś tutaj będzie skrytka, którą wypatrzymy łatwo i będzie nam przyjemniej. Na pewno mogę zaskoczyć tu. O, proszę bardzo, skrzynka. Wiedziałem, że ktoś kątem oka zauważyłem. Sekretne miejsce, zasięg tupnięcia +50 cm. Interesujące. Już 2,5 metry mamy jako tupnięcie. Nawet nie wiedziałem, że to ma taki zasięg. A tu musimy już chyba zaskoczyć jednak. Ło, Boże, polecieliśmy. Okej. No dobra, to zrobiliśmy, no to mamy w końcu okazję pójść gdzieś dalej. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym naszym postępie, który wykonaliśmy teraz. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będziemy podobnie mogli przejść naprzód. Ja wam za oglądanie ślicznie dziękuję. Subskrybujcie kanał, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, hej!